Filmy Kodak od nowego roku znacznie zdrożeją. Taki tytuł mi się wyświetlił. Teraz, w mediach społecznościowych. W sumie dawno ich nie przeglądałem. Dlatego teraz. Dobry wieczór. Wiemy, jak bardzo kochamy zdjęcia. Robić zdjęcia. Szczególnie fotografowie kochają robić zdjęcia. I kochają obrabiać je na wzór tych starych. Albo robić aparatami, tymi starymi. Na przykład Zenitem. Ja kurde też mam takiego Zenita. Ale jeszcze nim zdjęć nie robiłem. Ale będę. Na pewno. Kodak potwierdził informacje o planowanych kolejnych podwyżkach materiałów światłoczułych. Zdrożeją zarówno produkty amatorskie, jak i profesjonalne. Niektóre nawet o 25%. Kurde, wszystko idzie w górę. Nasze życie drożeje. Staje się coraz droższe. Jesteśmy cenni. Chyba. A jak nie my, to na pewno to coś z boku. Bo droższe jest, nie? Ej! Kurde, aż mi aparat się zatrząsł. Skończył mi się sezon weselny. To koniec. Miałem ostatnie wesele w tym roku. Smutek. Ale zdjęcia jeszcze obrabiam, bo jeszcze ich nie skończyłem. Trochę tego było. Bądź co bądź, trzeba szykować się powoli na kolejny sezon. Bo zaczynam w styczniu. Tydzień po Sylwestrze, więc dwie imprezy pod rząd. Będzie petarda. I zacznę się chyba przygotowywać tak jak te panie na tym zdjęciu. Ta fotografia pochodzi z Rosji. I czemu mnie to nie dziwi, że w sumie często można spotkać tam takie zdjęcia? To jest normalne. Dla nich. Nie dla nas. Bo ja tu w sumie to chciałbym podziękować. Ja w sumie już dziękowałem, ale innej parze może. Młodej. Teraz innej. Czas najwyższy. Na ostatnim weselu otrzymałem fajną pamiątkę. Jedną wcześniejszą pamiątkę, którą otrzymałem, prezent. Chwaliłem się już na Facebooku. Bo to był obiektyw Mir 1. Dosyć fajny. Bardzo fajny. Genialny. A teraz otrzymałem co innego. I otrzymałem ten prezent od pary młodej, u której fotografowałem ślub i wesele w ubiegłym roku. W tym roku fotografowałem sesję brzuszkową. Była petarda, bo w sumie na drugi dzień pani młoda pojawiła się w szpitalu. Bo w sumie zaraz rodziła. I dostałem od nich taką antyramę. Z naszymi zdjęciami. I z cytatami. I to jest piękne. I to właśnie teraz, zawiśnie, w moim gabinecie. Tu. W tym pokoju. Tu mam pamiątkowe zdjęcie. Ja i Martynka, czyli moja kuzynka. Zdjęcie z komunii. Tak mi się ono podoba, że w sumie postanowiłem je sobie wywołać i wkleić w antyramę. I ono jest fajne. Fajna pamiątka. A tu moja nowa antyrama. Jaram się. Kurde, gdzie jest? O. A! Bo ja nie na to wieszałem. Ty, ja nie widzę, czy ja dobrze wieszam. Gwoździk jest. Trochę krzywo. Tada! Wisi. Mam nadzieję, że nie piźnie w dół. I wisi. To nie wszystko. Dostałem jeszcze w prezencie taki oto obraz. Namalowany przez siostrę pana młodego. Siostrę Sebastiana. I już tłumaczę, kto gdzie jest. Tylko muszę skorzystać z pomocy naukowej. Przepraszam. Dwie osoby na dole to Madzia i Seba. Czyli tu mamy moją parę młodą. Na moście jest Abi, a za nią fotograf ze stojącymi włosami i aparat. I to by się kurde zgadzało. Na drzewie jest kot, przed mostem ja i Werka trzymająca Abi. No i spadająca gwiazda. To je tu. Znaczy się o. To je tu.
I to jest piękne. Kurde. Czad. Dziękuję bardzo. No i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.